was serdecznie, nowa epoka, wchodzimy w epokę współczesną. Ja nazywam się Gabriel, a to jest Persja i Persepolis. Dziwne, w epoce współczesnej nadal mamy takie jednostki jak lansjerzy czy jednostki strzelców. To wygląda śmiesznie, no ale coś poradzić. Mamy też zwerbowanego nowego szpiega. Jasmin w Quebecu siedzi. A tego gościa by trzeba wysłać gdzieś i jest miejsce, gdzie go wyślemy. On uda się do Grand River w Imperium Irokeskim, ponieważ Hiawatha, czyli szef tego Imperium, znalazł za skórę kilku ludziom, Gandiemu, Chingis Hanowi. Poprosili nas obaj o pomoc, biorąc pod uwagę, że jesteśmy, mają moje poparcie, mają też moją, będą też mieli moją flotę, która tu płynie powoli. I prędzej czy później prawdopodobnie będziemy musieli część tych miast zdobywać. Zobaczymy, jak to pójdzie. O tyle fajnie, że część z nich to są miasta nadbrzeżne, więc nasza flota trochę tu podziała. A my wybieramy następną technologię. Teraz to rzeczywiście takie, które warto będzie wybrać, się pojawiają. Chłodzenie. Okręty podwodne dają nam również stadiony, które zwiększają zadowolenie. Radio, czemu nie? Narodowa Agencja Wywiadu. I to jest rzecz, którą chciałbym zrobić. No właśnie to spróbujemy. A poza tym w Gordium musimy wynaleźć coś, co by przyniosło jakieś zyski, czyli giełdę. W Ergili, czyli miasteczku takim małym, będzie ciężko coś zbudować sensownego. Niech pomyślę, przystań. Kwestia produkcji zasobów mózgu jakoś tak makabrycznie dużo nie ma, no ale to jest nadbrzeżne miasto, więc chyba lepiej będzie, żebyśmy spróbowali. A poza tym, część naszych sił trzeba by właśnie wysłać gdzieś tu. Tak. Ja się już ostro tą Danią zaopiekował. Faktycznie wyciął Duńczyków totalnie. No dobra, wy też tam się gdzieś będziecie przesuwać. Was może tu. Was też. Musimy gdzieś te siły przepchnąć. Aha, poza tym jeszcze musimy w jednej rzeczy się dogadać, jeżeli chodzi o Attylę. Nie wiem, w jakim języku on gada, kurde. Jakieś mongolskie bełkot generalnie. Ale jeżeli chodzi o ciebie, ja chcę z tobą otwartych granic. Daleka od oczekiwań. To zabawne. Czego chcesz za to? Złota, koni i węgla. Na węgiel możesz dostać konie też. Za mało. Coś jeszcze takiego śmiesznego mogę ci dać. Niech myślę, przyprawy. Nie będzie. A co chodzi? O to chodzi, że nasza flota, żeby się dostać do na ten akwen wodny tutaj, musi przepłynąć tędy. To jest kontrolowane przez niego, więc trudno. Będziemy musieli z tym żyć. Wy chłopaki spróbujecie się udać gdzieś tu. Tych zmieniamy w artylerii oczywiście. Nasze siły będą musiały... Nie trzeba też temu przez Hong Kong będzie trzeba przejść. Ciasto tam diabli byto. No może się coś uda, może nie, nie wiem. A, tu jest w porządku. To wszystko artyleria, więc wy też idziecie gdzieś tam. Trzeba ściągnąć trochę sił w tamte rejony, że tak powiem. Nasze wojska pójdą tutaj. Jazda, konnica, wszystko spoko. Generałów zatrzymamy jak na razie w Imperium, nie widzę za bardzo sensu, żeby tam przeszkadzali. Ten statek. Ten właśnie przyda się tu. Dotrze tam za jakiś czas, co prawda, ale niech już będzie. I następna tura, poproszę. Co tam ciekawego nasi towarzysze chcą wykombinować? Powszechnie wiadomo jest, że mądry z ciebie przywódca, to dla mnie wielkie wyróżnienie, że zechciałeś obdarzyć swoją łoską kogoś tak słabego jak ja, powiedział Montezuma, który boi się naszej potęgi. Lubię, jak się ludzie mnie boją. Gdzie on w ogóle jest? No, jakiś taki, taki tam kraik. Niewiele ci goście mogą chyba. Coś ciekawego się dzieje? Tak. Nic ciekawego się nie dzieje.
A my wybieramy produkcję w Pasargadach, posterunek policji. To jest miasto, w którym mamy całkiem sporo technologii. W Baktrze. O, ropę się udało to zrobić, to jest super. Miasta się rozwijają same z siebie, są satrapy. Musimy mieć pewną przewagę zawsze, wiecie. Zadowolenia, tu giełda. A reszta... Jakoś tam, gdzieś tam, o, w porządku. No, kto teraz? Artyleria. No to się na pewno tam gdzieś przyda. Generalicja, was chciałem... Gdzieś tu. Dobra. A wy tu możecie zostać. I właściwie wiecie co? Bo to się robi nudne. Ja część tych jednostek pousypiam. Przynajmniej tą opcję czuwania. To sprawi, że oni przestaną się pojawiać w kolejce. Będą, ale... Będą wtedy, kiedy będzie to potrzebne. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. A te siły tutaj będą sobie właśnie tak stały i czekały, aż nadejdzie ten czas, kiedy wojnę będziemy wypowiadać. Wy też tam bliżej. Wypłyniecie gdzieś tu. Nie wiem, że mogą dopłynąć, kurde. I następna tura. To były wszystkie jednostki chyba tak. Attila. Doszło mi słuchu, że znaczna ilość twoich jednostek stosunek przy moich granicach żądam ich przemieszczenia inne miejsce, gdyż ich obecność odbija się na stanie ducha moich obywateli. Nie mamy złych zamiarów, przechodziliśmy w okolicy, a jemu prawdopodobnie chodzi o ta, o te siły tutaj, które będą przepływać sobie tam. No za chwilę będą... po prostu się przesuną. A niedobrze, jakieś nasze miasto zostało nawrócone. Nie lubię, jak się nawraca moje miasta. Aha, to są ci... ta babka z... religia celtycka, oni mają plusy do religii, z tego co pamiętam, więc będzie ciężko coś z tym zrobić inaczej. Baktra. Tu na szczęście jest nasz nacisk religijny. Zobaczmy, czy w Godlin możemy kupić inkwizytorów. Możemy. Co też zrobimy. Oni spróbują usunąć stąd tą religię. Trochę to potrwa, no ale cóż. A w Persepolis. W Persepolis budujemy co? Elektrownię wodną. Prezent do produkcji z każdego pola obok rzeki. No jest tu rzeka. Którą widać. Niewielka, bo jest. Przystań. Nie ma za bardzo sensu, ale teatr na przykład. Mówię, zadowolenie to taki plus dla nas. Ciężko się nam dobrać do tego Irokezyjczyka. No dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Tu w Suzie posterunki policji trzeba budować, bo nie wiadomo tam działają nasi nieprzyjemni przeciwnicy pod względem ich działalności natury szpiegowskiej. Siły tutaj, wy tu chłopaki, wy tu, dobra. I następna tura. Znaczna część moich wojsk sama się po prostu przesuwa, więc... No, tak mówię, te jednostki same płyną po prostu dalej. I o to też chodzi. Doszło mnie słuchy, że znaczna ilość twoich jednostek stosunek przy moich granicach. To masz to samo, no tak, to są te jednostki, które przesuwam, żeby zaatakować tamtego gościa, no to... Przychodziliśmy w okolicy. Przestaliby się tak męczyć. Przekręt wyborczy w Quebecu. Udało się sfałszować wyniki wyborów. Co to? Czy to oznacza, że ty i Chingis Khan znajdujesz się w stanie wojny? Nie. Zaraz, powoli. Chingis Khan wchodzi w epokę współczesną. Jasmin zdołał sfałszować wyniki wyborów w Quebecu. To fajnie. Quebec zwiększył się tak, że jestem z moim przyjacielem, super. Stosunki z Amatą były nieoczekiwanym oziębieniu, czyli tam kogoś mają. Stosunki z Mediolanem uległy nieoczekiwanym oziębieniu. Cokolwiek to znaczy, dobra. Tak, te siły się te płyną. Tylko trzeba przydało się założyć miasto. Bo tu jest ropa. I to też spróbujemy zrobić. Tych robotników na razie przesuniemy. Tutaj natomiast kupimy osadników. Aha, w mieście mającym przynajmniej dwóch obywateli, a tu jest ma jednego obywatela.
Tu mamy. W takim razie tu kupujemy osadników. I oni płyną tu. Mniej więcej tu. No, będą tam za 8 tur, więc zobaczymy, co z tego będzie. A my w tym czasie w Ektabanie. Akademia Wojskowa, giełda. Złoto, złoto jest ważne. Tam się uda przejść, ale będzie to musiało trochę potrwać. Oni jakieś dziwaczne zawiasy budują. Te siły na razie będą musiały tu poczekać. Aby tam bliżej gdzieś. Generałowie sobie też poczekają, a ci robotnicy będą budowali później dalej rozwiązania. Posłannicy budujemy przystanki policji, tak jak już było wcześniej powiedziane. Tutaj kuźnia, tu giełda. Samoa, czyli w naszych zdobycznych terytoriach popolinezyjskich, teatr, czemu nie? Koloseum, czemu nie? Następna tura. A te jednostki płyną dalej tu. I... O, ja czegoś chciał? Chyba jednak nie. Aumato poszukuje nauki, Ragusa poszukuje inwestorów i udało się zbudować szlaki handlowe. Agent nie może wykryć technologii od Imperium Inkeckiego, ponieważ wcześniej mieliśmy w badaniach, to wiem, tylko on tam jest po to, żebym widział, co oni tam mają. Kusznicy. Ta. Haha. Bardzo zabawne. W Tarsie, czyli jednym z naszych ważniejszych miast, posterunek policji. Budujemy. W Nukuhiwie pomnik. Brzmi, że jeszcze go zbudowałem. Wy chłopaki zajmiecie się po prostu czymś tam ciekawszym. Te wojska sobie tu spokojnie mogą na razie czekać. A osadników nie, możemy wysłać tu. No tam myślę, może właściwie innych. A wy chłopaki pędzicie tutaj. Mam nadzieję, że to się uda. Tutaj punkt handlowy, ale proponuję nam farmę dobudować. Tutaj też zrobimy. Tak, jeszcze jednych osadników trzeba kupić. Wstecz, zakup. A wy chłopaki pójdziecie tutaj złożyć miasto. I do przodu. A ta jednostka? Co to właściwie robi? Nie wiem, ale odkryliśmy. Wow. Baza. O. Ciekawe. Że nie głupie, to będziemy próbowali się pewnie też jakoś tam. No zaraz się tym zajmę. Powoli, najpierw ta fregata. Wypłyniecie też iść tu. Czyli o was chodzi, kapry. Coś ciekawego. Coś tam pewnie jest. Te jednostki płyną sobie tu. Te też tutaj. Na was musimy tu. Te siły są w porządku. Dobra. Się prosi tu zbudować miasto. Kolejne. Aha, aha, zaatakowali nas. A tu ciołki, a to co? Polska jednostka Karolan. Bo dostaliśmy od kogoś. Udaposz dał nam jednostkę. Super. Nie wiem, co z nimi zrobię. Wypłyniecie tu. Tą jednostkę możemy chyba uśpić. Nam niewiele daje. Te siły tutaj będą musiały jakoś tam przemaszerować prędzej czy później. Ale spoko, to się da zrobić. To nie ucieknie. Te siły tu są w porządku. Co? Generałowie sobie popłyną. Tu mamy fregaty, które chcę, żeby ostrzelały nam tych ciołków. Te siły, temu siły musimy trochę siłą rzeczy cofnąć. No dobra, dość szybkie. Tak, właściwie to jeszcze byśmy potrzebowali. Nie, 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 nie o to mi chodziło, o tą jednostkę.
Więc dobrze, to jest w porządku. Te siły zostają. Wy tu możecie właściwie atakowali tylko to jedno miasto. No ale zawsze przyczółek. A w Persepolis budujemy. Wow, tu mamy do wyboru. Kurde. Muzeum. Zbiornie Arsenał. W Pasargadach, nasze dwa największe miasta, tutaj już nie za bardzo możemy właśnie budować cokolwiek innego. Celnik polowy, artylerię, amfiteatr. Trochę przy... kulturowo też, czemu nie? Teatr tutaj, infrastruktura. Te jednostki sobie przepłyną tam. Jest generalnie w porządku. No, będzie to rozwalać, jak w końcu wypowiemy tę wojnę. No to jakąś flotę też. No ale... Radio połączyło cały kraj. Wszyscy słuchaliśmy tych samych bohaterów, komediantów i piosenkarzy. To byli giganci. Cytat z głodego Alena. Lubię Alena, on jest zawsze fajny koleś. Może i ma czasami miał jakieś problemy, ale zawsze fajny koleś. Teraz tak, bombowce. Mamy ropy, żeby kurna budować tego na potęgę. Części zamienne. To bym wolał. A w Pasargadach. Epopeja narodowa. Super. Tutaj co? Wieża Eiffla, 90 to zbudują. Bardzo śmieszne. To warsztat. I w Tondze giełdę. Dalej, wnuku Hiwie. Ta wieża F113 to bliższy taki warsztat. No, a wy chłopaki, wy się zajmijcie rozwalaniem tego. Będę wdzięczny. Uu, szybko poszło. Dobra, te siły tutaj sobie mogą chwilę postać. Ci płyną tu. Reszta jest w porządku. Wy też. Ci robotnicy. Wracacie do tej lepszej roboty. Tam tylko wystarczy się po prostu dostać się na tą tu. No i to było na tyle. Będzie na tyle. Kurde. Okej. Coś się znerwuje. Tam jakieś jednostki przesunąłem pod granicę. Indie potępiają Danii. Słabo. A tak, tu budujemy miasto. Też było powiedziane wcześniej. Cośmy tam w ogóle założyli? Zohak. Okej. Okay. Tylko rozwinąć to miasto, więc kupimy ten pomnik. Kupimy tu też przystań. Spichlerz. A będziemy budować... targowisko. W Suzie świątynia. Czemu? O, czyli nam rozwiązali nam problem. No. Te siły tutaj będą na razie musiały trochę poczekać. Wy tu, czemu nie? Generałowie sobie tam poczekają. A was jeszcze tam gdzieś bliżej. Te siły też tutaj poczekają. Ropa tu jest. Lubię jest tam, gdzie jest ropa. Ropa jest ważna. Dla tej, dla rozwoju. Dobra. No i następna tura. Jeszcze tutaj jakiś statek się dopłynął. Bardzo fajnie. No zobaczyć, czy tam jeszcze coś ciekawego jest na północy ulicy. Trzeba coś założyć miasto. A jak tam ci szybkożnie, gdzie są ci osadnicy, których tu wysłałem, tu płynę. Okej. Okay. A, tutaj też można założyć miasto. No ale tutaj nie za bardzo mi pasuje. Następna tura i to będzie ostatnia na ten odcinek. Tak, Chingisami chyba to prowadzą w wojnę, czy to się zaczęło.
I mamy szlak handlowy. Dobra. To było na tyle. Dziękuję wam serdecznie i do następnego razu.